Właściwie Maniewicze młode. Tagliczycie powstały w 1892 roku za cara, kiedy w Warszawie był brat cara Konstantyn, tego Nikolaja, tak? I car kazał zrobić kolej od Kijowa do Warszawy. Tutaj były lasy, dawno, dawno pro lasy. I tutaj w końcu XIX wieku zrobili ten kolej. Był kościół tutaj pierwszy wybudowany jako kościół garnizonowy dla wojsk austriackich, był bliżej do dworca kolejowego. W 18 roku, jak wiadomo, już tutaj cara nie było, powstała Polska. Moja mama z rodziną tutaj przyjechała w 28 roku. Ona pamięta, miała 10 lat, że ten kościół palił się. I parę razy. I ludzie powiedzieli, że trzeba nam murowany kościół. Jeden fabrykant, Laszepel, z pochodzenia Belg, podarował 5 hektarów ziemi, właśnie ten obszar, z tym razem cmentarzykiem. Tutaj były tylko pole. Ten cmentarzyk był już z 16 roku i z wojny pierwszej. Austriacko-niemieckiej z bolszewikami, piłsudskiej. Legioniści stali niedaleko. Pochowana tu jest starsza kadra oficerska, natomiast młodsza kadra i szeregowcy są pochowani w Kościuchnówce, w Owczecku, w Jeziornej. Zaczęli budować kościół przywiązany do tego cmentarzyka. Było pole i kościół powstał. Zaczęli zbierać w 30 roku materiały. I ten kościół zaczęli budować w 32 roku, murowany. Wybudowany kościół w 37 roku dzięki składkom i częściowo finansowaniu księdza Bolesława Jaszewskiego, który leży tutaj na tym cmentarzu. Był taki ksiądz przed wojną na tych terenach, Serafim Kaszuba. To w jego wspomnieniach jest, że on kiedyś przyjechał w delegację w Maniewicze i na wioskę. I ksiądz mu pokazał kościół, otworzył i on powiedział, że a w Maniewiczach kościół to jest cacko. Kościół maniewicki w momencie, kiedy był konsekrowany, był określony perłą Wołynia. Trudno w to uwierzyć, patrząc się na jego wygląd dzisiejszy, ale on był cały w boazeriach i w parkietach. Do tej pory nie udało mi się trafić na zdjęcie wewnątrz kościoła. Trafiały mi się zdjęcia przedwojenne z zewnątrz. Jest jedno zdjęcie z konsekracji, ale wtedy jeszcze stały rusztowania, bo pełno ludzi, czyli niewiele widzieć. Nawet mój syn już znalazł tych Laszepel w Belgii, już czwarte pokolenie. I obiecali, że będę jemu coś tam szukać. Niestety. Może dzięki i waszej telewizji uda się znaleźć byłych Maniewiczan, czy kogoś, kto jest w posiadaniu zdjęć maniewickiego kościoła dowojennego, bo byśmy chcieli stworzyć chociaż namiastkę jego. Po wojnie tutaj było zamknięte. Ja chodziłam w przedszkole, które było obok kościoła. To przychodziłam do domu i z pełne kieszenie szkło kolorowe. Tutaj były bardzo ładne witraże. I to wszystko szkło tutaj, a my dzieci mali zbierali w kieszonki, takie ładne, kolorowe. Nasz kościół był po wojnie zamieniony na skład soli. W tym kościele komuniści złożyli 700 ton soli i tak jak, kochani, możecie zwrócić uwagę, jak idą tynki nowe, tak wysoko ta sól była
złożona w kościele. Sól była złożona luzem i po, można powiedzieć, 50 latach ona całkowicie skamieniała. Od tej soli dach się zepsuł. Później jak dach się zepsuł, deszcze i wszystko było, ruina padła. Miałam jeszcze brata, niestety już świętej pamięci umarł. Młodszy brat pracował adwokatem w Charkowie. Poznał katoliczkę Polkę, jadąc z Warszawy do Łódzka w pociągu, gdzie już kościół był też odzyskiwany. Ta pani się zainteresowała, czy jest kościół w Maniewiczach. Od razu na drugi dzień przyjechali do mamy z Łódzka i czy tu można znaleźć ludzi, którzy chcieliby, żeby tu powstał kościół. Mama znalazła takich 7 osób, poszli do administracji maniewickiej i napisali podanie, żeby nam zwrócili kościół dla remontu. Zaczęły się odprawiać tutaj msze. Najpierw u pani Haliny, mamy w domu. Przyjeżdżał ksiądz raz na 2 tygodnie i u mamy w domu była msza do wiosny. Wiosną już tu zaczęła się msza na ulicy. Na ulicy przed kościołem, a zimowa pora już troszkę w zachryściu. W Maniewiczach nigdy nie było cerkwi, była bożnica i był kościół. Jeżeli prawosławni chodzili 3 km dalej do wsi Okońsk, gdzie jest stara cerkiew z XVIII wieku. Natomiast tutaj ludzie później, kiedy jeszcze nie budowano nowej cerkwi, która jest w chwili obecnej, czy prawosławni, czy katolicy, wszyscy chodzili na mszę tutaj. Wszyscy starali się ten kościół jakoś uporządkować. Najpierw my musieli te gruzy wszystkie, te śmieci wybrać tam. A później już z Łódzka pralat umowę założyli z jakąś brygadą. Jedyny błąd, jaki zrobiono, ale to nie mi osądzać, tą skamieniałą sól próbowano rozkruszyć przy pomocy trotylu górniczego. Źle obliczono trotyl, więc z tego, co mi ludzie opowiadali, kościół zrobił tak i wrócił z powrotem, stąd są te wszystkie pęknięcia. No i wywieziono tą sól, ale kiedy wytynkowano ten kościół, no niestety metodą sowiecką, gliną, to zamiast wysuszyć tą sól, to oni jeszcze bardziej pogłębili tą wilgoć. Najpierw był zrobiony dach. I otynkowano wszystko. I w 1995 roku było takie pierwsze poświęcenie uroczyste. Ale za rok ten tynk upadł. Bo ten tynk był nasączony solą i kiedy zimową porą były mrozy, to ono później wiosna się ociepliło, to, no, to wszystko upadło. Jak ja przyszedłem do tej parafii, to myśmy po zimie, przed każdą Wielkanocą, mieliśmy do 140 wiader soli, które żeśmy motykami ściągali ze ścian. Ściany tak oddawały. Osiem lat temu, dzięki pomocy studentów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i UMCS-u, żeśmy pozbijali wszystkie tynki, młodzież poświęcała swoje wakacje. 3 lata walczyli i żeśmy to wszystko skuli. Te ściany mniej więcej wyschły, ale w międzyczasie się okazało, że cieknie dach. W zeszłego roku dach był na nowo, bo już przeciekał. Tam belki niektóre pod to blachu już zgnili. W chwili obecnej ten kościół się zaczął wysuszać, czyli już można coś robić dalej. Księdza poznaliśmy przy okazji uroczystości i odwiedzania miejsc pamięci legionowych. Złoty człowiek, wspaniały człowiek, proboszcz parafii Maniewicze. Przy kościele w Maniewiczach, strasznym, zniszczonym, również jest cmentarz poległych legionistów. I tak to się zaczęło. Poprzez msze, spotkania, rozmowy nawiązały się przyjaźnie.
postanowiliśmy się wybrać śladami legionów od Rozprzy do Kostiuchnówki. I tak ta historia, która wiąże się nierozłącznie z ziemią rozprzańską, przywiodła nas na Wołyń. I tutaj żeśmy poznali między innymi właśnie to środowisko, które opiekuje się grobami. Wszystko się zaczęło od pracy. Od pracy na granicy. Byłem zastępcą komendanta w Dorohusku. Harcerze ze Zgierza i z Łodzi z harcmistrzem Góreckim na czele przejeżdżali przez granicę, żeby sprzątać cmentarze legionowe do Kostiuchnówki, do miejsca największej bitwy legionów polskich. I od pomocy w takiej życzliwości na granicy, krótko mówiąc, pomocy w przekraczaniu granicy, do rozmów, spotkań, zachęty ze strony harcmistrza Góreckiego, wojewody łódzkiej, pani Jolanty Chełmińskiej. Tak to się zaczęło, zaczęliśmy przyjeżdżać. Ja i funkcjonariusze. Ostatnie dwie wizyty tutaj na Wołyniu były związane właśnie z parafią w Maniewiczach. Dziękując Panu Bogu, zawsze trafiali mi się dobrzy ludzie na tej drodze, bo sami byśmy sobie z tymi remontami nie dali rady. W chwili obecnej część osób starszych, która tutaj bardzo intensywnie pomagała, są to staruszkowie już obłożnie chorzy, którym trzeba i leki, pampersy, nieraz żywność, nieraz nową pościel. Ta pomoc polegała, począwszy od doradztwa budowlanego, technicznego, takiego typowo eksperckiego, poprzez dostarczenie materiałów, a skończywszy na pomocy finansowej. Szukamy finansów, a ręce mamy zdrowe i pracujemy. W ten sposób to wygląda. Pomagają parafianie. Kto co potrafi robić, kto zajmuje się elektryką, kto tynkowaniem, kto stolarką. I w ten sposób sobie radzimy. To jednoczy, a to wygląda w ten sposób. Ludzie przychodzą na mszę, po mszy biorą się do pracy, a proboszcz idzie gotować obiad. No bo jak to jest praca na cały dzień, no to trzeba ludzi nakarmić. I ja myślę, że dla niektórych to jest szok, ale staram się stworzyć rodzinną atmosferę. Ja cały czas tłumaczę, nas Polaków, katolików jest tutaj mało. Tworzymy diasporę, dlatego nie ma czasu na jakieś kłótnie, tylko jedno dla drugiego musi być oparciem. Nie mogliśmy skuć filarów, dlatego że przy technologii przedwojennej stosowano jajka do tynku, jest to gorsze jak kamień i w tym momencie one by się po prostu rozpadły. One będą tylko miały płyn krzemionkujący i później pójdzie lekka przecierka. Kościół, daj Boże, że nam się uda jeszcze wymalować do przyszłego roku na 25-lecie odzyskania kościoła. Tutaj jeszcze kiedyś była ambona, której w chwili obecnej już nie ma. Ale to wejście na ambonę chcemy wykorzystać jako grotę dla Matki Bożej Fatimskiej. Jest to takie tutaj szczególne nasze nabożeństwo. Mamy tutaj też relikwie księdza Bukowińskiego i błogosławionej siostry Marty Wieckiej. Nie jest ważne, czy ktoś jest katolikiem, czy prawosławnym. Jeżeli mamy relikwie świętych, przychodzą się do nich modlić wszyscy. To nie tylko Maniewicze, bo ksiądz Andrzej ma swoją parafię w Lubieszowie. Głównie nasza praca polegała na tym, żeby posprzątać wokół kościoła i cmentarz legionistów w Maniewiczach, ale również odświeżyć, a właściwie wysprzątać chaszcze, zarośla, ustawić pomniki na cmentarzu w Lubieszowie. To księdza tereny. I tak to się zaczęło. Przyjeżdżamy już od kilku lat co roku. Jest tutaj bardzo wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej, celników, są policjanci, jest prokurator, są ludzie z centralnej Polski dzisiaj, przyjeżdżają już całe rodziny. Rozmawialiśmy ze starszymi osobami. Marzeniem tych ludzi to było tak, odzyskanie kościoła, żeby móc być jeszcze raz chociażby na mszy. I tak samo później Karta Polaka, jak weszła, to była taka nobilitacja dla tych ludzi, że oni są Polakami i Polakami umrą. I to nie tylko w sumieniu, ale już będą mieli coś namacalnego. Moja mama to była bardzo szczęśliwa, bo po wojnie, no jak to były dzieci, tutaj nie wolno było chodzić do cerkwi, do kościoła. І моя мама їздила, може, раз на 3 роки до Львова.
do spowiedzi. Bardzo mnie interesowało przede wszystkim, jak wyglądała sprawa chrztu dzieci, kiedy tu nie było kościoła, a nie wszyscy mogli dojechać do Lwowa. Jak wyglądały święta, szczególnie, że naprawdę kontrol była dość mocna, szczególnie na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, żeby dzieci nie trafiły gdzieś do cerkwi, żeby nie mogły pójść gdziekolwiek po coś poświęconego. Sami wiemy, jak ciężko swego czasu było przewieźć różańce, obrazki tutaj na kraje byłego Związku Radzieckiego. I ci ludzie mimo wszystko po cichu szykowali tą wieczerzę wigilijną, szykowali to śniadanie wielkanocne. Gdzieś tam po cichu ktoś jeździł do cerkwi to poświęcić. Nie było tego opłatka, jeżeli z Polski nie doszedł, bo cenzura, jeżeli przechwyciła taki list z opłatkiem, to opłatek znikał. Dzielili się białym chlebem, ale na miarę możliwości. Ta tradycja polska, obrządki zostały tu utrzymane. Mama od 60 roku co 2 lata jeździła do Polski, już tam miała możliwość do spowiedzi i mówi, nigdy nie myślała, że tutaj powstanie kościół. Mówi, to było niemożliwe, to niemożliwe. Jak to może być, żeby tu był kościół? Była bardzo szczęśliwa. To jest chyba marzenie naszego życia, bo zawsze żeśmy byli w kościele takim odrapanym, bez mebli, bez, mam na myśli ławki, jakieś tam świeczniki i tak dalej, bez ołtarzy. No ołtarze robiłem własnoręcznie, sam sobie zaprojektowałem. Mamy obrazy, krzyż, świeczniki, które ludzie wykradali z kościoła, kiedy miał być już zamknięty i one teraz wrócą na swoje miejsca. My nie chcemy kościoła bogatego. My chcemy, żeby on był skromny, ale czysty i zadbany. Żeby wyglądał jak obiekt sakralny, żebyśmy się dobrze w nim czuli. Na początku ja się bałem tego remontu, bo dla kogo? Młodzież się rozjeżdża, starzy wymierają, ale tak wewnętrznie, ja mówię, no skoro Pan Bóg wywalczył, że ten kościół tu z powrotem się odrodził, no to Pan Bóg będzie pilnował, żeby te parę osób było. No nie będzie może tłumów, no ale ta garstka będzie. No póki jest ta polskość tutaj, póki jest wiara katolicka, to on się utrzyma. Z pomocą na pewno ludzi dobrej woli to my sobie damy radę z tym wszystkim, żeby to utrzymać w przyszłości. Kościół jest naszą ostoją tutaj i to jest nasze miejsce spotkań jako katolików Polaków. To moje życie na przykład. Ja tutaj więcej czasu jak w domu. Jest to miejsce, gdzie my możemy wspólnie się zorganizować, cokolwiek zrobić, czy w modlitwie, czy w pracy. I przede wszystkim jest to miejsce takiego oparcia też i moralnego, że kiedy są spotkania z gośćmi z Polski, czy są nieraz wspólne msze organizowane, że nie, ci ludzie nie zostali tutaj sami. I tutaj ja osobiście uważam, że jestem winienem tym ludziom przede wszystkim to, że utrzymali tą polskość, utrzymali wiarę, ten kościół wywalczyli, nie mając nic i nie wiedząc, co dalej z tym zrobić. I póki jest polska krew, póki jest ta wiara katolicka, póki w ogóle tu jest katolicyzm, to ja tu zostaję i pracuję. I na przykład tak samo, jeżeli chodzi o Kościół. Ten Kościół jest naszą oporą i chcemy zadbać o niego tak, jako własny dom, jako własną rodzinę. To jest nasze dziedzictwo. Jest to dziedzictwo kultury polskiej. Tutaj było przecież na Wołyniu około 20% Polaków w Maniewiczach, bo było więcej na Wołyniu. Tu mieszkali Polacy. Różnymi zabiegami historycznymi zostaliśmy stąd przesiedleni, ale tutaj ludzie, którzy przyjeżdżają, mają korzenie z Wołynia. Moi rodzice urodzili się na Wołyniu. Pokój Pański niechaj zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Kościół jest ostoją polskości tutaj, ponieważ tak, nie dość, że pilnujemy świąt, uczymy historii, mamy sobotnią szkołę języka polskiego, gdzie dzieci uczą się
nie tylko patriotyzmu, ale przede wszystkim tradycji kultury polskiej. Kiedy nam zaproponowali pierwsze piątkę dzieci na kolonie do Polski, to wynikła potrzeba, żeby dzieci znali język polski, swoich dziadków, pradziadków i tak dalej. I ja zaczęłam prosto to, co umiałam sama. A umiałam, znałam język polski z domu, bo najpierw nauczyłam się po polsku, a później po ukraińsku. Nasza wizyta tutaj, dla nich to jest taki, taka woda na młyn, żeby dalej kontynuować tą tradycję polską, żeby dalej ta polskość na Wołyniu i na Ukrainie była i trwała. Bardzo często jest tak, że osoby starsze nie były nigdy w Polsce, chociaż są Polakami. Znają albo z telewizji Polonia, czy nieraz mamy takie szczęście przy dobrych układach, że i telewizja Trwam tu odbiera. I mogą tylko w ten sposób zobaczyć sanktuaria polskie. Mogą zobaczyć pielgrzymkę prawdziwą, czy nawet procesję na święto ciała i krwi Pana Jezusa. Bo tutaj to troszeczkę inaczej wszystko wygląda. Jeżeli ma się parę parafii i musi się człowiek zmieścić w ciągu dnia, nie jest możliwe, żeby zrobić jakąś procesję po mieście. Robi się to wszystko tutaj na terenie podwórka albo w kościele. Wytłumaczyć ludziom, jak to wygląda, naprawdę jest bardzo ciężko. Był taki moment, kiedy ja się sam złapałem, że my robimy adorację, robimy różaniec, koronkę, inne nabożeństwa, ale nie mając ołtarza, tylko jest na stole tabernakulum, ja się sam w pewnym momencie zacząłem gubić. Ci ludzie się cieszą z każdej rzeczy, bo jak ktoś przywiezie czy jakiś obrus, czy jakieś naczynia liturgiczne, czy dostaniemy jakiś ornat, no słuchajcie, to jest święto, jak ja to mówię, na wsi. Wszyscy zachwyceni, bo nam podarowali, mamy, to jest już nasze, umią to docenić. I tutaj ja myślę, że ta szczerość i pęd do wiary, to naprawdę nieraz musimy się sami od nich uczyć, bo patrząc się, jak Pan Jezus na pasterce się rodzi, czy jak na rezurekcji zmartwychwstaje, w tych oczach to widać. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmocny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.